Cześć, tu Alex Nowokraft. Zapraszam na kolejny film. Tym razem będziemy robić wodospad dynamiczny. Będzie to pierwszy element pop-up w naszym albumie. Przygotowałam już elementy do naszego wodospadu. Będziemy potrzebować 5 kart z papieru bazowego o wielkości 16 cm szerokość na 11 cm długość. Początkowo myślałam o klapce na magnes, ale ostatecznie magnesy nie przydały się do tej strony. Będziemy potrzebować również 5 kart z papieru action w różnych grafikach. Do ozdobienia naszego tunelu będziemy potrzebować kart z action. Wykorzystałam skrawki, paski o szerokości 4,5 cm oraz taki pasek szerszy 13 cm. W tym filmiku pokażę również, jak wykorzystać dziurkacz ozdobny. Ponieważ motyw koronki przewija się nam przez cały album, wybrałam dziurkacz z podobnym koronkowym wzorze. Najpierw zrobimy koronkę za pomocą dziurkacza na pasku z papieru ozdobnego. Ja zawsze przykładam pasek do krawędzi dziurkacza. Wycinamy i następnie przykładam wzór, układając go na wzorze, który mamy na dziurkaczu, tak aby pasował do siebie. Ostatni wycięty wzór, czyli ta ostatnia koronka, musi chować się w kasecie dziurkacza. Dzięki temu mamy ciągłość wzoru. Poprawiamy jeszcze z drugiej strony i powtarzamy czynność z kolejnym paskiem, a następnie z kartami na zdjęcia. Yeah.
Teraz przechodzimy do paska elementu pop-up. Pasek może być szerszy, natomiast mój ma około 4,7 cm szerokości i około 20 cm długości. Na tablicy do pikowania zaznaczamy 5 linii, tak aby powstały paski o szerokości 1 cm. Na mojej tablicy będą to 4 rowki. Następnie dokładnie zaginamy paski i wyginamy zgięciem w naszą stronę. Kolejną rzeczą, którą musimy przygotować, to klamerka, suwak. Pasek szerokości około 3 cm zaginamy na elemencie pop-up, tak aby tworzył klamerkę i łatwo się przesuwał. Na koniec sklejamy klamerkę klejem.
Następnie do każdego zgiętego paska będziemy przyklejać matę na zdjęcie. Ja zawsze zaczynam przyklejanie od ostatniej maty. Wymierzam tak, aby przykleić pasek dokładnie po środku maty. Przy tak zagiętej ostatniej macie możemy do niej przykleić obręcz, suwak. Ja zawsze nanoszę klej na obręcz, a potem chowam ją pod matę i dociskam. Teraz przyklejam kolejne maty, tak aby były równe z ostatnią. Oh.
Mechanizm wodospadu jest gotowy. Teraz pierwsze strony każdej kartki dekorujemy papierem z kolekcji Action, naklejając go nad koronkowym wykończeniem. Na pierwszej stronie zrobiłam dodatkowy pasek z koronką, aby nawiązywał do ozdoby głównej strony. Każdą kolorową matę przedziurkowałam narożnym dziurkaczem, dzięki czemu, jeżeli ktoś będzie chciał zwiększyć liczbę zdjęć, może je dodatkowo włożyć na kolorowe maty. Wyjmuję jeszcze pasek z mechanizmu, z suwaka i ozdabiam go papierem z kolekcji. Teraz przyklejamy papier ozdobny do naszej kartki tunelu. Wyciągam pasek mechanizmu do maksa. Odwracam na tył i do suwaka, tak aby nie dotykać pierwszej strony, naklejam dodatkowy prostokąt. Dzięki temu cały mechanizm będzie lepiej osadzony na stronie. Ozdabiam jeszcze pierwszą stronę naszego wodospadu. Na pasku mechanizmu
przyklejam ćwiek i kwiatek. Kwiatek jest wykrojnika. W ten sposób łatwiej będzie chwycić za mechanizm i przyciągnąć wodospad. Na koniec wymierzam miejsce, gdzie na tunelu przykleję wodospad. Należy pamiętać, że kleimy tylko prostokąt na pasku, żadne inne miejsce. Nasz wodospad jest gotowy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że film się podobał i zapraszam na kolejny.